Proszę Państwa, więc teraz już oficjalnie chciałabym powitać tych, którzy doszli już do nas do audytorium. Oczywiście czekamy cały czas na kolejne osoby, które będą do nas wracały po przerwie na lunch. Mam nadzieję, że ciała są ukontentowane, więc wracamy do tych naszych sesji, które skłaniają do rozmowy. Może jeszcze dodam na tej takiej fali, którą może ewentualnie wywołać dobre jedzenie, że dzisiaj wieczorem mamy bankiet w ramach konferencji o godzinie 20. Niezależnie od rodzaju rezerwacji, jaką Państwo mają na nasz kongres, są Państwo zaproszeni, więc można sobie taki plan już teraz zrobić o 20 wieczorem, oczywiście w Muzeum Polin, główne wejście. Podobno nie będzie można przeoczyć, tak pięknie to będzie wyglądało, że światło będzie prowadzić nas w stronę spotkania na bankiecie, ale teraz spotkanie tutaj na tej naszej pięknie wyglądającej scenie w audytorium. Przed nami druga sesja. Moderatorka tej sesji do ostatnich chwil zajęta rozmową z jedną z gościń, ale już panią Mirosławę przedstawiam. Ta sesja zatytułowana Historia i tożsamość będzie moderowana przez Mirosławę Keryk z Fundacji Nasz Wybór. Pani Mirosława jest historyczką, socjolożką, specjalistką w zakresie migracji Ukraińców do Polski. Jest prezeską zarządu Fundacji Nasz Wybór, koordynuje projekty w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest redaktorką naczelną miesięcznika Nasz Wybór, a także członkinią Komisji do Spraw Migracji pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Wiele nagród za działania na rzecz integracji imigrantów, a także dialogu polsko-ukraińskiego, no i także odznaka honorowej, zasłużonej dla miasta stołecznego Warszawy. Pani Mirosławo, oddaję Pani głos. Nie działa, tak? To poprosimy. Trzeba włączyć, to może od razu włączymy wszystko. Halo, halo. Dzień dobry Państwu. Ja pewnie na początku będę prowadzić po angielsku, bo nasza prelegentka jest z Bosni i Hercegowiny i raczej polski pewnie rozumie trochę z kontekstu, ale mniej rozumie, także będziemy na początku po angielsku. Czekamy jeszcze na naszą drugą prelegentkę, która niestety utknęła w korku. Także tutaj przepraszam jej imieniu, ale ona dojdzie, jak tylko dojedzie do Polinu. So today our discussion is histories and identities, and we have I have a honor to be a moderator of this discussion, and our first guest is Bojana Dujković Blagojević. Please come here, it's we have only three persons, so it's Joanna is just arrived, so we will be all in place. So please, the other second speaker will be Joanna Talevich, head of the Towards Dialogue Foundation. So she will be in a moment here. And maybe just I start with presenting our first speaker. So Bojana Dujković Blagojević, she represents the European Wergeland Center, and she will speak, her presentation is entitled Contested Histories. Bojana is an educator and a teacher. Her focus is primarily on history education and education for peace and human rights. She has long-standing experience in education as a teacher and in service trainer. Before joining EWC, Bojana was engaged in various history education projects and initiatives in Western Balkans. Przy wielu bałkańskich inicjatywach historyczno-edukacyjnych. Bojana również tworzy, opracowuje, redaguje materiały edukacyjne, szczególnie na kontrowersyjne, drażliwe tematy dotyczące historii byłej Jugosławii w XX wieku. Prowadzi też szkolenia. Oprócz pracy w edukacji, Bojana jest też aktywistką organizacji pozarządowych, zbiera fundusze na ich działalność. Ma doktorat z historii z Uniwersytetu w Banja Luce i w tej chwili również mieszka w miejscowości Banja Luka. Ja 2 tygodnie temu odwiedziłam Sarajewo. Mam świeże wspomnienia z Bośni i Hercegowiny. Jestem Ukrainką. I Sarajewo to miejsce, gdzie nie tak dawno toczyła się wojna. I tak dwie emocje we mnie walczą. Po pierwsze, że wojna może się skończyć i to daje mi nadzieję, że i dla Ukrainy ta wojna się kiedyś zakończy. I po drugie, że można z tego wyjść cało i żyć dalej.
Mam jednak świadomość, że z ludźmi po traumie trzeba dużo opracować, nawet w Sarajewie, w mieście, po tych 3 dekadach wciąż widać tę wojenną traumę. Także z wielką ciekawością będziemy słuchać tego, co masz do powiedzenia o swoim regionie, Bojano. To dla nas będzie bardzo ciekawa lekcja. Dziękuję uprzejmie za tak miłe wprowadzenie. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj się z Wami spotkać w tak doskonałym towarzystwie, opowiedzieć parę słów o mojej pracy. Zdaję sobie sprawę, że pierwsza sesja po lunchu zawsze jest wyzwaniem, ale liczę na to, że tematy okażą się na tyle intrygujące, że będą Państwo zainteresowani. Kiedy po raz pierwszy mnie zaproszono do udziału w kongresie i do tego, żebym się wypowiedziała na temat historii, zaczęłam się zastanawiać, który temat będzie najlepszy, a jednocześnie będzie rezonował w tym gronie edukatorów, nauczycieli. I w końcu zdecydowałam się na historię dotyczącą upamiętnienia zbrodni w Sarajewie. To było wydarzenie, które podpaliło ogień pod pierwszą wojnę światową. Mówimy o morderstwie, do którego doszło w Sarajewie i 100 lat później, w tej chwili już 110 lat, czy nawet 110 lat później, zamach ten fakt historyczny wciąż prowokuje do licznych dyskusji i do rozmaitych interpretacji, niekoniecznie zgodnych. W moim dzisiejszym wystąpieniu opowiem głównie o 2 ważnych wątkach. Po pierwsze to tożsamość. W kontekście mojego kraju chodzi bardziej nie o jedną tożsamość, ale o wiele różnych tożsamości. A drugi wątek to pamięć. Jak upamiętnienie zamachu w Sarajewie zmieniało się na przestrzeni stulecia? I w jaki sposób kontekst polityczny kształtował pamięć o tym zamachu? Czyli tytuł mojej prezentacji: Kontestacja historii. Zacznę od tego, jako historyk, jako nauczycielka historii, muszę Państwu dać tło historyczne. Przez te 100 lat w Bośni i Hercegowinie zmieniała się struktura polityczna. W roku 1878 BiH była wciąż jeszcze pod władzą sultana otomańskiego, czyli naszym władcą był sultan. Po władzy sultana nasz kraj stał się częścią monarchii austro-węgierskiej, a później mieliśmy cara. Po I wojnie światowej staliśmy się królestwem, czyli mieliśmy króla, a naszą stolicą stał się Belgrad. Po roku 1945 mieliśmy towarzyszy i budowaliśmy społeczeństwo na modłę socjalistyczną. Najpierw kraj komunistyczny, a później żeśmy się osunęli w socjalizm. A później była straszliwa wojna w latach 90. ubiegłego wieku. A zatem na przestrzeni stulecia tyle różnych ustrojów, tyle różnych instytucji politycznych, a zamach w Sarajewie zawsze był powodem do dyskusji, czy był to czyn patriotyczny, czy był to czyn narodowo-wyzwoleńczych, czy też był to atak terrorystyczny. Proszę Państwa uprzejmie teraz o wzmożoną uwagę na słowa. Bo w historii wszystko zależy od kontekstu. Kontekst historyczny stanowi pewne tło dla naszego wyjaśnienia. I tu trzeba bardzo ostrożnie używać słowa terrorysta czy zamach terrorystyczny. W roku 1914, czy jeszcze wcześniej, ataki terrorystyczne wobec jednej osoby
były uważane za coś, co jest uzasadnione powodami politycznymi, czyli kogoś likwidujemy, kogoś usuwamy, kogoś, kto przeszkadza w realizacji naszego politycznego zamiaru. W czasie, kiedy świętowaliśmy stulecie tego wydarzenia, to słowo terroryzm czy atak terrorystyczny nabrało zupełnie innego odcienia, innego sensu. Także bez kontekstu historycznego trudno będzie to zrozumieć. A zatem dzisiaj opowiem Państwu o tym, jak te tablice pamiątkowe i jak pomniki były przebudowywane u nas w Sarajewie. Tylko mapka, żeby od razu pokazać, gdzie leżymy na Półwyspie Bałkańskim. Jesteśmy w regionie Bałkanów Zachodnich. Rzadko mówi się kraje byłej Jugosławii czy kraje jugosłowiańskie, raczej Bałkany Zachodnie. Każda era, o której mówiłam, czy okres monarchii austro-węgierskiej, Jugosławii socjalistycznej i tak dalej, każda z tych epok ma własnych bohaterów, własne pomniki, własne tablice pamiątkowe. Wiele pomników przetrwało wojnę, czy wręcz wojny w liczbie mnogiej, ale w większości przypadków nie przetrwały czasów pokoju. Wiele z nich zostało zniszczonych w czasie pokoju, kiedy nadchodził nowy reżim i wraz ze zmianą reżimu nowi włodarze poczuli taką potrzebę, żeby na nowo napisać historię. I żeby nas wszystkich pouczyć i wytłumaczyć nam, co i jak powinniśmy pamiętać. Zacznę najpierw od kwestii politycznych. Zdjęcie, na które Państwo patrzą, to są członkowie takiego stowarzyszenia czy organizacji konspiracyjnej, raczej powinnam powiedzieć, Młoda Bośnia. Bo od początku XX stulecia, a nawet jeszcze wcześniej, była taka koncepcja wśród południowych Słowian, że wszyscy Słowianie południowi są jednym narodem, mówią tym samym językiem i powinni zostać wyzwoleni z tych różnych systemów, czy władca otomański, czy austro-węgierska monarchia, czy cesarstwo. Pojawiały się na ten temat książki, pozycje, pamflety i narodziła się organizacja polityczna. Ci chłopcy, ci młodzi mężczyźni na zdjęciu, to są głównie studenci. Wszyscy byli niepełnoletni, czyli nie mieli 21 lat. Czyli Młoda Bośnia była organizacją konspiracyjną, której celem było zjednoczenie ziem i pozbycie się Austro-Węgrów jakimikolwiek środkami i zjednoczenie całego kraju. Organizacja cieszyła się dużą popularnością w gronie studentów, licealistów, a także wśród młodych robotników. To oni nieśli na swoich barkach te idee. Zdjęcie z procesu sądowego, ponieważ oni zostali aresztowani, postawieni w stan oskarżenia w trakcie I wojny światowej. No dobrze, myślę, że to zdjęcie Państwo pamiętacie z podręczników historii jeszcze z dawnych czasów. Widzicie Państwo Gavrilo Princípa. Gavrilo Princip w czasach tego zamachu miał, czy w momencie zamachu miał 19 lat. Pochodził z niewielkiej wioski na terenie Bośni i Hercegowiny, z rodziny prawosławnej pochodził, uczył się na kupca w Sarajewie, później został z tej szkoły wyrzucony ze względu na swoje poglądy polityczne i zaangażowanie polityczne. I wtedy przeprowadził się do Belgradu. I specjalnie wybrałam dla Państwa fragment z jego zeznania w trakcie procesu, który w roku 1916 toczył się na terenie Czech. Tutaj jak Gavrilo Princip opisuje cele polityczne tej organizacji, do której przynależał. Ideały młodości to jest jedność
ludów Jugosławii, Serbów, Chorwatów, Słoweńców, ale nie pod władzą austriacką, tylko w formie republiki, czyli zjednoczenie, naród jugosłowiański. Tutaj z kolei transkrypcja z procesu przeciwko konspiratorom. Tylko to, co na czerwono odczytam, bo to jest najistotniejsze. Powiedział przed oskarżycielami: jestem jugosłowiańskim nacjonalistą. Czyli jego ideały polegały na tym, żeby zjednoczyć Jugosłowian. I pod sam koniec, kiedy zapytano, czy jest człowiekiem wierzącym, religijnym, powiedział: jestem ateistą. To jego własne słowa. Tak to zapisano w sądzie. Czyli już mamy pojęcie, kim był, o co walczył. Tuż po zamachu Franciszek Ferdynand nie przeżył tego. Tak, trzykrotnie próbowano zamachu. Była cała kawalkada pojazdów, które przejeżdżały przez Sarajewo w formie takiej, powiedzmy, parady. I jeden z członków młodej Bośni miał strzelić do Ferdynanda, ale nie doszło do tego, ponieważ stał obok niego policjant, czyli zrezygnował z próby strzału, chociaż później został aresztowany. Po kilkuset metrach kolejny skrytobójca rzucił bombę do samochodu z arcyksięciem Ferdynandem, ale bomba spadła na inny samochód. Z kolei, kiedy wracali z tej uroczystości, Gavrilo Princip wyjął broń i kilka razy strzelił, zabijając arcyksięcia i jego małżonkę, która siedziała obok. Wszyscy spiskowcy natychmiast zaaresztowani. Zamachowcy mieli przy sobie cyjanek, ale ten cyjanek, który połknęli, jakby nie zadziałał, nie zabił ich. W czasie procesu sądowego powiedzieli od razu, że robili to niezależnie od siebie, że nikt inny im nie pomagał i powiedzieli, że i broń, i bomby kupili na czarnym rynku. Ale to wszystko zdarzyło się 28 czerwca. 28 czerwca to jest jedna z najważniejszych dat w historii Serbii. Można powiedzieć, jak to powiedzieć, po prostu 28 czerwca jest dzień świętego Vita, czyli korzenie słowiańskie jeszcze do VI wieku. Idziemy do początków słowiańszczyzny i właśnie tego dnia była też bitwa o Kosowo w dawnych wiekach. Mówimy tu o średniowieczu, kiedy to średniowiecze państwo walczyło z cesarstwem otomańskim. I tego dnia i władca Serbii, i sułtan stracili życie. I ten książę serbski, i sułtan turecki zginęli. Czyli to jest Miloš Obilić, taka jakby prawie legendarna figura, w naszej literaturze krajowej jest uważany za takiego prawie legendarnego żołnierza czy wojownika, który zabił sułtana w czasie bitwy w Kosowie. I teraz zobaczcie, arcyksiąże Ferdynand ginie 28 czerwca. I aż do dzisiaj te dwa wydarzenia, jedno aż z XIV wieku, jedno z XX, te dwa wydarzenia są przez opinię publiczną postrzegane razem, jako w pewnym sensie bliźniacze, czy powiązane ze sobą wydarzenia. Teraz chciałam powiedzieć kilka słów o tych tablicach pamiątkowych. Jest ich bardzo wiele. Wybrałam tylko kilka przykładów. Pierwszy pomnik wzniesiono w roku 1916. Jak Państwo widzą, mamy tutaj inskrypcję. W tym miejscu arcyksiąże
Franciszek Ferdynand i jego małżonka, księżna Sofia Hohenberg, oddali swoje życie i krew za Boga i za ojczyznę. Ten pomnik był bardzo okazały. Po drugiej stronie ulicy go postawiono. I ten pomnik przetrwał do roku 1918. W roku 1918 skończyła się I wojna światowa i powstało Królestwo Jugosławii. A pomnik naszych władców został natychmiast zdemontowany. No dobrze, idźmy dalej. Niedługo po zakończeniu I wojny światowej w dyskursie publicznym w Serbii ten zamach w Sarajewo i postać Gavrila Principa uznawano za jego za terrorystę, a ten czyn za atak terrorystyczny. Członków Młodej Bośni nie uznawano za bohaterów, bynajmniej, ale w roku 1922 ciała zamachowców wszyscy zostali osądzeni, zostali skazani czy to na śmierć, a ci, którzy byli niepełnoletni, czyli mieli 21 lat, dostali wyroki 20-letniego więzienia. Gavrilo Princip na 20 lat został skazany, ponieważ miał 19 lat w chwili zamachu. Ale w roku 1918, tuż przed wojną, Gavrilo Princip zmarł w więzieniu na gruźlicę. Jego ciało oraz ciała jego współtowarzyszy przeniesiono z Czech do Sarajewa. I tu Państwo widzicie kaplicę na cmentarzu po lewej stronie. Po prawej stronie jest inskrypcja. Czytamy: błogosławieni ci, którzy nie urodzili się na próżno. Niech żyją nasi bohaterowie. Bohaterowie Dnia Świętego Wita, 28 czerwca. Czyli już w 21 roku pojawiła się ta narracja, że to są bohaterowie tego dnia. Kaplica w Sarajewie dalej stoi, tu są zdjęcia niedawno robione, tylko dach przebudowano i Serbowie w Sarajewie troszczą się o to miejsce pochówku. Jest to cmentarz prawosławny, ponieważ i dzisiaj w Bośni mamy tak, że cmentarze są, mają przynależność religijną i każde wyznanie ma swój. Rok 1930, kolejna tablica pamiątkowa. Nie ma nic wspólnego z władzami państwowymi. To siostra jednego z konspiratorów zainicjowała tę tablicę. Powiedziała, że należy wbudować choćby niewielką tablicę pamiątkową, żeby właśnie oddać honor jej bratu i jego towarzyszom. Ta tablica pochodzi z roku 1930, czyli 15 lat po zamachu. I tu cyrylicą, jak Państwo widzą, alfabet cyrylica, jest napisane w tym miejscu o historycznym znaczeniu Gavrilo Princip przepowiedział wolność. Znowu w Dniu Świętego Wida. Co dalej? Tutaj też chyba Państwo poznajecie te twarze, postaci znane z kart historii. Jugosławia była pod okupacją niemiecką od 6 kwietnia 1941 roku. 17 dni później nastąpiła kapitulacja i niemieckie siły zbrojne weszły do Sarajewa. Jest taki krótki film wideo, trwa kilka minut, który pokazuje jakby to święto, tak, że orkiestra wojskowa odgrywa swoją melodię, a tutaj robotnicy ładnie ubrani, białe koszule, czarne spodnie. Oni zdejmują te tablice z 30 roku z takim szacunkiem, uwagą. Chodziło o to, żeby pokazać, że ta tablica była prezentem dla Hitlera na jego urodziny. I to było w kwietniu 1941 roku. Nie wiem, dlaczego miał to takie znaczenie. Może z powodu na krew niemiecką, że ta niemiecka krew została w Sarajewie rozlana.
brakuje dalszych informacji w historiografii, przynajmniej ja jej nie znalazłam. Czyli rok 45, kraj jest wyzwolony z okupacji i tuż po II wojnie światowej mamy teraz kolejną wersję interpretacji. Po lewej stronie tablica z 45 roku, napisane jest w tym miejscu 28 czerwca 14 roku Gavrilo Princip jednym strzałem wyraził protest narodu przeciwko tyranii i przeciwko wiekom, przez które nasz naród tęsknił za wolnością. Dlaczego chodzi o ten naród, czy o ludy? W socjalizmie po II wojnie w Jugosławii polityka była taka, że jesteśmy wszyscy razem, czyli zjednoczenie wszystkich narodów, które teraz mieszkają w swoim wspólnym domu, czyli w Jugosławii. W roku 56 tablica została, ale zobaczcie Państwo na dole, mamy takie jeszcze schodki. Artysta z Sarajewa nazwiskiem Dmitrijewicz stworzył taki pomnik. I pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, to wszyscy staliśmy, prawda? Jak się przyjeżdżało do Sarajewa, to wszyscy tam przychodzili i właśnie tak stali u podnóża, czy u jego stóp. I pamiętam szok, jakie to było małe. Czyli każdy mógł tam stanąć i pomyśleć, Gavrilo Princip, on, nasz bohater, przyniósł nam wolność. Taka była oficjalna narracja. Dosłownie w zeszłym tygodniu mam warsztaty wśród nauczycieli i jedna osoba, trochę starsza ode mnie koleżanka, powiedziała, w jakim była szoku, kiedy dowiedziała się, że Gavrilo Princip teraz nagle jest terrorystą. Mówi, halo, mnie w szkole uczono, że to nasz bohater narodowy. Całe życie słyszałam, Gavrilo Princip, nasz bohater narodowy. A tutaj nowy ustrój, nowy kraj, okazuje się, że Gavrilo był terrorystą. Czyli to była jeszcze Jugosławia socjalistyczna, jak to wyglądało. W 92 roku w Sarajewie i tutaj jesteśmy w centrum Sarajewa. Usunięto tablicę pamiątkową. Niestety nie mam zdjęcia pokazującego, jak ją usuwano. Nie wiadomo, co się z nią stało. Prawdopodobnie została zniszczona. Minęło 10 lat. Bez jakiejkolwiek informacji o tym, że w tym miejscu rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. I dopiero w 2002 roku władze Sarajewa umieściły nową tablicę w tym miejscu, teraz już w dwóch językach, w alfabecie łacińskim i po angielsku. I tutaj podane są fakty, czyli z tego miejsca 28 czerwca 14 roku Gavrilo Princip zastrzelił Franciszka Ferdynanda i jego żonę Sofię. I następnie stworzono nowe ślady i te tablice pamiątkowe wiszą na ścianie muzeum. Czyli tutaj ucierpiała na skutek zmian interpretacja zamachu w Sarajewie, ale samo muzeum wielokrotnie zmieniało nazwę. Na początku było to Muzeum Młodej Bośni, następnie było to Muzeum Okresu Austro-Węgierskiego w historii Bośni i Hercegowiny, teraz jest to Muzeum Sarajewa. Po przeciwnej stronie jest most. Most również zmieniał nazwę. Zwany był mostem łacińskim, ponieważ prowadził do części miasta, gdzie mieszkali kupcy z Dubrownika, czyli chrześcijanie, łacinnicy tam mieszkali, kiedy prowadzili interesy w Sarajewie. Więc w czasach średniowiecznych był to most łaciński. Po zamachu był to most Principa. W 92 roku wrócono do nazwy most łaciński. Więc widzimy, ile było różnych interpretacji. W jaki sposób wszystkie te zmiany wpłynęły na nasze tożsamości? Tak jak widzieliśmy na poprzednich slajdach, Gavrilo Princip powiedział, jestem Jugosłowianinem i jestem ateistą. To były jego słowa, kropka.
już w 30 roku była liturgia ortodoksyjna na cześć bohaterów Dnia Świętego Wita, czyli już otrzymali pewną aurę świętości. W 2014 roku Unia Europejska zwracała ogromną uwagę w Bośni i Hercegowinie na obchody tego dnia. Udział w nim był masowy. Orkiestra, symfonicy wiedeńscy zostali zaproszeni do Sarajewa, aby wykonać koncert wraz z muzykami Sarajewa na moście. Chcieli pokazać, że teraz jesteśmy razem, przezwyciężmy te wszystkie spory historyczne. Ale być może wiedzą Państwo, w tej chwili Sarajewo jest miastem podzielonym. Jest jedno Sarajewo, ale jest też Sarajewo Wschodnie. Jedna część Sarajewa jest częścią Federacji Bośniackiej, a wschodnie Sarajewo jest w Republice Serbskiej. Czyli na tych obchodach stulecia była jedna impreza po jednej stronie w Sarajewie, a druga w Sarajewie Wschodnim. Następnie, jeśli pojeździmy po Bośni, to zobaczymy graffiti, czy też murale, które świętują Gavrilo Principa jako bohatera, a inne murale, które ukazują go jako terrorystę. Czy był Jugosłowianinem, czy był Serbem? To nadal jest otwarte pytanie. Różni historycy oferują różne interpretacje w zależności od tego, skąd pochodzą. Idea jedności Jugosławii była popularna na początku XX wieku, ale pod koniec tego samego wieku, w czasie wojny w byłej Jugosławii, naród jugosłowiański nie był już popularną koncepcją. Dzisiejsi przywódcy polityczni patrzą na historię i interpretują ją zgodnie ze swoimi bieżącymi potrzebami. Tutaj zakończę i chciałabym powiedzieć na koniec, że prezentacja ta została zainspirowana pracą Melisy Forić, mojej koleżanki z Uniwersytetu w Sarajewie. Właściwie to przygotowywała warsztat dotyczący procesu Gavrila Principa. I zadała pytanie, czy był bohaterem, czy terrorystą, ale w trakcie przygotowań przygotowywałyśmy to razem. Okazało się, że wszystkie te pomniki i tablice pamiątkowe zmieniały się wielokrotnie i stąd wyszedł ten pomysł. Mam nadzieję, że prezentacja nie była zbyt skomplikowana. Nadal pozostaje otwarte pytanie, jak interpretujemy wydarzenia historyczne, czy wedle prawdy historycznej, sprawiedliwości historycznej, czy zgodnie z potrzebami politycznymi, nacjonalistycznymi? Nadal jest to otwarte pytanie. Bardzo dziękujemy Ci, Bojano, za tę ciekawą prezentację. Przejdziemy od razu chyba do kolejnej prezentacji, a następnie będzie możliwość zadania pytań do obu prezentacji. Chciałabym teraz przedstawić naszą kolejną prelegentkę. Jest to Joanna Talewicz, prezeska Fundacji W Stronę Dialogu, współzałożycielka tej fundacji, badaczka, edukatorka, autorka i aktywistka. Od 20 lat pracuje na rzecz społeczności romskiej i na rzecz praw mniejszości. Jej praca skupia się na Romach w Europie, na uchodźcach romskich i na Holokauście Romów. Pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim jako adiunktka. Jest szefową programów na Uniwersytecie w Cambridge. Ukończyła wiele akademii przywództwa. Jest laureatką bardzo wielu nagród
jest bardzo doceniana i bardzo jest znaną specjalistką i aktywistką w społeczności romskiej. Zapraszamy teraz Joannę, której referat nosi tytuł Doświadczenia wojenne i ich wpływ na mobilizację społeczną społeczności romskiej. Będę mówiła po polsku, tak? Tak, jak się mówi. Witam Państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie dziękuję za zaproszenie. To dla mnie duża przyjemność i wyróżnienie być częścią tego wydarzenia i właśnie zabierać głos w tym panelu. Dziękuję bardzo za niezwykle ciekawą, interesującą, pełną pasji prezentację. Mam nadzieję, że i ta, która dotyczy tematu romskiego i doświadczeń Romów podczas II wojny światowej i wojny, która dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą, okaże się dla Państwa interesująca i ciekawa oczywiście. Jak już zapowiedziałam i też jak już mówiła osoba, która mi przedstawiała, będę mówić o doświadczeniach Romów. Doświadczeniach Romów podczas wojny, podczas II wojny światowej, podczas wojny w Ukrainie. Ale będę mówić o tej kwestii nieco inaczej niż zwykle. Dlaczego pozwalam sobie na takie stwierdzenie? Otóż mam takie poczucie i też biorę udział w różnych wydarzeniach, zajmuję się tymi tematami od lat, obserwuję moje koleżanki i kolegów na świecie, którzy poczynili bardzo ważny i znaczący progres w temacie związanym z upowszechnianiem historii Romów. O, ja już sobie zerknę, żebym popatrzyła, która jest godzina i nie przedłużyła za długo. I obserwuję często narracje, które w takim pierwszym etapie, jeśli chodzi o upowszechnianie historii gdzieś tam pomijanych, niedyskutowanych w przestrzeni publicznej, są uzasadnione. Ale co jest uzasadnione? Co ja mam na myśli? Otóż mam na myśli narracje, które przede wszystkim plasują Romów i Romki w gronie ofiar. Nie chcę tego w żaden sposób negować, bo tak było i tak jest. Romowie są ofiarami i byli ofiarami wielu wojen. Nigdy żadnej wojny nie wywołali, ale byli ofiarami tych wojen. Walczą w tych wojnach, walczą dzisiaj w Ukrainie, jak inni Ukraińcy, którzy są dzisiaj na froncie. Są obywatelami, obywatelkami tego kraju, a zatem to ich historia. To także ich historia, to także historia ich kraju. Kraju, w którym się urodzili, w kraju, w którym mieszkają i w kraju, za który gotowi są oddać swoje własne życie. Opowiem dzisiaj o tych historiach nieco inaczej, bo chciałabym się skupić na temacie związanym z aktywnością i mobilizacją romskich społeczności. To nie jest tak, że te wojny nic nam nie robią. One oczywiście, że robią nam wiele, ale pozostają z nami na pokolenia. I to nie tylko w kontekście międzypokoleniowej traumy, którą nosimy jako potomkowie tych, którzy doświadczyli najtragiczniejszych, jakie można sobie wyobrazić, losów na przestrzeni wieków, odkąd pojawili się w Europie. Będę o tym mówić, ale też wpłynęły na ruch, na taką mobilizację romskich społeczności, tylko wtedy, kiedy było to możliwe. Nie zapominajmy, że my jako Romowie, ja też reprezentuję społeczność romską, jestem Romką, półromką, urodziłam się w Polsce, więc jestem polską Romką, ale my też, chcę powiedzieć, że nie zawsze mamy do tego przestrzeń, tak? Czyli nie zawsze to jest możliwe, ale kiedy ta przestrzeń, możliwość w kontekście politycznym, społecznym się pojawiła, ona jest jakby też możliwa dzisiaj i też jest dyskurs, który pozwala nam dzisiaj mówić o naszych doświadczeniach, te sytuacje, o których wspominam, są wykorzystywane przez społeczność i dzieje się bardzo, bardzo dużo. Chcę też powiedzieć, że przez wiele lat, kiedy miałam przyjemność występować podczas różnych konferencji, seminariów, bardzo często byłam pytana o to, dlaczego Romowie milczeli. Dlaczego my nic nie wiemy o romskiej historii? Dlaczego nie wiemy o doświadczeniach Romów, którzy przecież w czasie II wojny światowej byli ofiarami nazistów,
zginęło między, są bardzo różne statystyki, mówimy tutaj o szacunkach, ale między 50, a niektórzy badacze nawet twierdzą, że między 50 a 80% europejskich Romów ginęli w obozie Auschwitz, który stał się symbolem masowej zagłady Romów, ale ginęli też w innych obozach śmierci i w ramach pozaobozowej eksterminacji. Takie działania były prowadzone między innymi w Polsce. Wiemy o ponad 200 mogiłach, które znaleziono w polskich lasach. Mówię o zbiorowych mogiłach, ale nie wiemy, ile takich miejsc jeszcze jest, ile takich miejsc jest poza granicami Polski. Takie badania na przykład w byłym ZSRR nie były, w krajach byłego Związku Radzieckiego nie były prowadzone, więc tak naprawdę bardzo trudno jest te liczby oszacować. Zawsze, szczególnie kiedy byłam na początku swojej drogi takiej edukacyjnej, jeszcze jako studentka, jako młoda działaczka, aktywistka, starałam się znaleźć odpowiedź na to pytanie, studiując publikacje, prawda, różne materiały, które były dostępne. A jeszcze 20 lat temu, szczerze powiedziawszy, nie było ich zbyt wiele, szczególnie w języku polskim. I próbowałam odpowiedzieć na to pytanie, próbowałam się mierzyć z tym pytaniem, jak to jest możliwe. Bardzo często to pytanie było zadawane w taki sposób tendencyjny też, no bo przecież Romowie nie zostawiali swoich relacji, przecież to nie jest taki naród wyedukowany, no nie mamy elity i tych osób wyedukowanych jest niewiele, więc Romowie nie mówili, historia ta w związku z tym nie została zapamiętana albo nie została w żaden sposób podjęta przez tych, którzy są przecież za te kwestie odpowiedzialni. Mówię tutaj choćby o historykach, prawda? Czy o naukowcach, czy innych osobach, które tym tematem także w okresie powojennym się zajmowały. Mówimy nie o jakimś romskim wydarzeniu, prawda, które miało miejsce, tylko o naszej wspólnej, europejskiej, polskiej także historii. Jak więc te wszystkie dylematy i obserwacje też doprowadziły mnie do tego, że zaczęłam obserwować tę historię z nieco innej strony. Tak jak Państwu już powiedziałam, jestem Romką i urodziłam się w Oświęcimiu, kilka kilometrów od Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ta historia zawsze była obecna w moim życiu. I też w historii miasta, w którym mieszkałam, tak? W różnych opowieściach, historiach, które właśnie związane były z miejscem, w którym dorastałam. Zauważyłam rzeczywiście, jak już byłam starszą osobą, że w domu rodzinnym niewiele mówiło się na ten temat. Ale ta bliskość Muzeum Auschwitz na pewno była taką perspektywą, która nie pozwalała o tych historiach zapomnieć. Szczególnie kiedy odwiedzałam to miejsce i rzeczywiście zwróciłam uwagę, że w zasadzie nie ma tam zbyt wiele o romskiej społeczności. Nie ma zbyt wielu materiałów, nie ma miejsca, które by upamiętniało tę społeczność. Skąd zatem ja mam czerpać tę wiedzę? Z czasem to się naturalnie zmieniło, ale to też na pewno dzisiaj w jakiś sposób zachęca mnie i wręcz tworzy poczucie pewnej odpowiedzialności, żeby też opowiedzieć o takiej naszej perspektywie, o tym, co się dzieje w społeczności romskiej i co wiemy dzisiaj o historii Romów i Romek dzięki naszej społeczności. Czy to rzeczywiście było tak, że my nie mówiliśmy albo nie chcieliśmy mówić? Czy to rzeczywiście jest tak, że to jest jakiś temat stabilizowany, bo i to słyszałam. Słyszałam, że Romowie są narodem bez historii. Bardzo trudno jest mi zrozumieć, co to znaczy, ale pamiętam, że kiedy czytałam po raz pierwszy, w moje ręce trafiła książka profesora Lecha Mroza i Andrzeja Mirgi, zatytułowana Cyganie, odmienność i nietolerancja, wydana na początku lat 90. To bardzo ważna publikacja, do której wstęp napisał ksiądz Józef Tischner. I właśnie ja z tego wstępu dowiedziałam się, że naród romski jest narodem bez historii, jest narodem, dla którego przeszłość nie ma znaczenia. Ta przeszłość była tak tragiczna, pisał Tischner, że gdyby Romowie się nad nią pochylili, to nie potrafiliby czerpać radości i przyjemności z tego bycia tu i teraz. Często słyszałam tak powtarzane w różnych okolicznościach stwierdzenia. Słyszałam też, że przeszłość w ogóle się dla nas nie liczy i w ogóle jakieś zagadnienia związane z naszą własną historią i tożsamością są nieistotne.
Bardzo trudno było mi się z tym pogodzić, bo ja wcale tak nie uważam i wcale tak nie czułam. I też już wtedy byłam w różnych procesach i w różnych rozmowach i w różnych projektach, które właśnie koncentrowały się na tym, abyśmy mogli jakoś skuteczniej przebijać ten mur związany z niewiedzą, niewidzialnością i obojętnością. Także właśnie jeżeli chodzi o historię romską. Te historie, jak już powiedziałam na samym początku wystąpienia, one były także trudne i tragiczne. Europa i stary kontynent się zmieniał, wydarzały się różne rzeczy, których Romowie, podobnie jak nie Romowie, doświadczali. Natomiast jako społeczność, która zawsze i wszędzie była i jest mniejszością, ta pozycja społeczna Romów była dużo niższa. Nie mamy własnego państwa, jesteśmy obywatelami, obywatelkami państw, w których żyjemy. Ja jestem Polką i z moim krajem się identyfikuję, ale mam też tożsamość romską. Natomiast wiem też, że jako osoba z grupy mniejszościowej przebijanie właśnie tego muru i dopraszanie się, bardzo często tak to wygląda, o głos i o uwagę, bywa trudne. Stąd też, kiedy myślę o tym, co tak naprawdę na przestrzeni wieku w Europie wydarzyło się, jeżeli chodzi o romską historię, a mówię tutaj choćby o przemocy, przesiedleniach przymusowych, to są te rzeczy, które dzieją się dziś. Ja nie mówię o tym tylko w kontekście przeszłym, czy w czasie przeszłym, bo to są też rzeczy, które dotykają Romów dziś. Sterylizacja, segregacja, izolacja, niewolnictwo, zagłada i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, co się wydarzyło, tak naprawdę myślę, że niech kamieniem rzuci ten, kto wie, albo może powiedzieć, przynajmniej kilkanaście zdań o tym, co się wydarzyło w Rumunii i jak wyglądało niewolnictwo Romów, o którym tak mało wiemy, między XIV a XIX wiekiem, dokładnie drugą połową XIX wieku, przez okres tych kilkuset lat Romowie mieli status niewolników. To był obszar Siedmiogrodu i Wołoszczyzny. Mamy zatem do czynienia tutaj z najdłuższym w historii niewolnictwem i z naszą historią europejską, o której nic nie wiemy. Nie tylko my tutaj w Polsce, nie tylko większość w Europie, ale nie wiedzą o tym także obywatele i obywatelki Rumunii, ponieważ ta historia została uciszona, zapomniana i wymazana zupełnie z historii tego kraju. Nie jest podejmowana w żadnych materiałach edukacyjnych, nikt nie uczy o tym w szkole i te wszystkie rzeczy, które wiążą się z tym okresem niewolnictwa, nie zostały właśnie rozpoznane, ale też w żaden sposób zadośćuczynione. Romowie, to samo zresztą działo się po II wojnie światowej, jak powiedziałam, liczba ofiar była duża, różne są statystyki, jeżeli chodzi o liczebność, te przedwojenne i w okresie właśnie powojennym, stąd też jeszcze raz powtórzę, bardzo trudno ustalić precyzyjną liczbę. Natomiast mimo skali zbrodni i tego, co się wydarzyło, ta historia również została pominięta. Ja tylko przypomnę, że żaden z oprawców romskich nie był sądzony podczas procesów norymberskich. Nikt z romskich świadków, świadki nie zeznawał podczas tych procesów, a zatem to było taki pierwszy, najważniejszy sygnał, który oczywiście odcisnął bardzo duże piętno na tym, co wydarzyło się potem. Romowie zostali wykluczeni z grona ofiar, ale te ich doświadczenia, kiedy w jakiś sposób zdołały ujrzeć światło dzienne, były albo umniejszane, albo zupełnie pomijane. To miało też wpływ ogromny na to, w jakiej sytuacji znaleźli się ludzie, którzy przetrwali koszmar wojny. Mówię tutaj choćby o pomocy medycznej, o pomocy psychologicznej, ale właśnie także o tym, od czego rozpoczęłam, jaki to ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób budujemy narrację i edukację dzisiaj, której, jak dowodzą badania, a są już takie badania, po prostu brakuje nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach europejskich. To jest także kluczowe jeszcze z jednego powodu, o którym chciałabym wspomnieć. I to jest właśnie zagadnienie, o którym również już mówiłam, mianowicie ta międzypokoleniowa trauma, która wpływa na kolejne pokolenia i która wpływa też na sytuację romskiej społeczności w wielu krajach europejskich. Ale też, jak stwierdził amerykański profesor Elazar Barkan, uznanie ofiar, a także rzetelna dokumentacja, czy przekaz historyczny, to nie tylko kwestia
odpowiedzialności, naszej wspólnej odpowiedzialności, ale też prewencja. Prewencja przed wydarzeniami, które nie tylko mogą powtórzyć się w przyszłości, ale mogą wrócić ze zdwojoną siłą. Na przestrzeni wieków, na przestrzeni lat obserwujemy wiele wydarzeń, które wydają się być potwierdzeniem tej tezy i które romskiej społeczności również dotyczą. Jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, o której chciałabym wspomnieć i która też jest taką nicią, która łączy niechlubnie II wojnę światową z tą, która toczy się teraz w Ukrainie. Otóż chodzi mi tutaj o status uchodźstwa, o status uchodźcy, uchodźczyni. Jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, ja powiem, jak ta sytuacja wygląda dzisiaj, między innymi w Polsce. Na razie jeszcze pozwolę sobie zatrzymać się na kwestiach związanych z okresem postwojennym, czyli po II wojnie światowej. W 1949 roku w jednym z bawarskich uzdrowisk spotkali się oficerzy Międzynarodowej Organizacji Uchodźców. I to jest organizacja, która była przed dobrze dzisiaj, myślę, znanym nam wszystkim przed organizacją UNHCR, która też właśnie w swojej agendzie ma między innymi sprawy związane z pomocą i ze wsparciem osób uchodźczych. Osoby, o których wspominałam, spotkały się w Niemczech w 1949 roku, ponieważ byli wówczas odpowiedzialni za podjęcie decyzji, kto spośród milionów wysiedleńców, którzy po wojnie znaleźli się w Europie Zachodniej, otrzyma usługi czy wsparcie, powiedziałabym, organizacji. Mówię tutaj o pomocy medycznej, o pomocy finansowej, ale także o dystrybucji racji żywnościowych. Podczas tego spotkania i podczas tej dyskusji, bardzo ważnej wówczas dyskusji, pojawiła się pewna teza, którą wysunął polski prawnik, dr Kazimierz Nie. Funkcjonariusz czy osoba, współpracownik Międzynarodowej Organizacji do Spraw Uchodźców, który powiedział, że tak naprawdę powinniśmy się zastanowić nad tym, jaki status albo czy status uchodźcy należy się tym, których określa się dzisiaj, powiedziałabym w cudzysłowie, cyganami. Rozgorzała dyskusja, bo rzeczywiście temat ten był gorący, bo bardzo dużo wniosków od osób pochodzenia romskiego wówczas wpłynęło. I wtedy ten argument, który podał wspomniany przeze mnie polski prawnik, dotyczył trybu i stylu życia Romów. Otóż uznał on, że skoro Romowie są nomadami i wędrowcami, to nie mogą być uchodźcami. Bo skoro wędrują i się przemieszczają i czerpią z tego korzyści ekonomiczne, to raczej powinni być uważani za migrantów i migrantki, a nie osoby uchodźcze. W związku z tym należy wykluczyć ich z tej pomocy. Był to temat bardzo długo dyskutowany i był to temat, który znalazł się na wielu agendach w tamtym okresie, bo rzeczywiście było tak, że Romowie składali wnioski, nie zostali uznani za ofiary, tak jak mówiłam, podczas procesów norymberskich. Nikt nie zajmował się badaniem ich losów. Właściwie temat ten w takim tworzącym się po wojnie dyskursie Holokaustu, on w ogóle nie był uwzględniany. Miejsce w jakichś badaniach naukowych temat zagłady Romów znalazł kilka dekad po wojnie, około 40 lat po II wojnie światowej, więc naprawdę minęło sporo czasu. Osoby, które próbowały wrócić do swojego kraju, bo straciły dokumenty, miały status bezpaństwowców. Tak? W takiej sytuacji był między innymi mój wujek, Edward Paczkowski, który był więźniem Auschwitz i wielu obozów, takich jak na przykład Bergen-Belsen czy Buchenwald, przeżył cudem. Był uznany za młodego, silnego, był w partyzance, nie został początkowo rozpoznany jako Rom, udało mu się przetrwać. Cała jego rodzina zginęła w komorach gazowych 2 sierpnia 1942 roku. On jeszcze o tym nie wiedział i próbował po 1945 roku przekroczyć niemiecko-polską granicę i został na tej granicy zatrzymany. Uznano, że przekracza ją nielegalnie, został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosjan i kolejne 3 lata spędził w więzieniu, najpierw w Berlinie, a później we Wrocławiu. Takich historii jest cała masa. Ci ludzie byli pozostawieni zupełnie sami sobie, ale czy to jest tak rzeczywiście, że oni po prostu nic nie mówili, że oni nie chcieli nic robić z tą historią, która także nam się przytrafiła?
wiele dowodów dzisiaj, coraz więcej materiałów i coraz więcej badań i aktywności w tym temacie wskazuje nam na to, że jest to nieprawda. I na pewno mamy dzisiaj też coś do powiedzenia na temat aktywności romskiej społeczności, nie współcześnie, bo współcześnie dużo się dzieje, ale także w tym okresie powojennym. Moja serdeczna koleżanka, badaczka, historyczka Joanna Ostrowska, doktor Joanna Ostrowska, która też prowadzi badania dotyczące osób queerowych i historii choćby w obozie Auschwitz, ale nie tylko. Pracując w archiwach, a pracuje w tych archiwach prawie już 20 lat, chyba 17 lat, o ile dobrze pamiętam, natrafiła na dokumenty, właśnie na fotografie w Państwowym Muzeum Auschwitz, nie tylko na fotografie, bo także na listy, kobiet romskich, kilku kobiet romskich, które w latach 50. i 60. próbowały skontaktować się z Muzeum Auschwitz, kontaktowały się z Muzeum Auschwitz, przesyłając różne papiery, zdjęcia i tak dalej i prosząc o to, aby ten temat był kontynuowany, podkreślając, że są gotowe do rozmów, no ale też próbowały otrzymać dokumenty, które by w jakiś sposób uprawniały ich do otrzymania pomocy czy renty. Zdjęcia te wiem, że zostały wprowadzone do archiwów, natomiast z tego, co wiem, nie było żadnej kontynuacji tych rozmów. Nie zapominajmy, że był to też specyficzny okres polityczny w Polsce, więc to z pewnością też miało duże znaczenie. Ale ile takich sytuacji było, kiedy osoby z romskiej społeczności próbowały się kontaktować, próbowały też szukać, prawda, pomocy i taką pomoc też uzyskiwały, między innymi Szymon Wiesenthal, który w latach 60. w archiwach natrafił na materiały, które świadczyły o zbrodniach Romów, był świadkiem w wielu rozprawach, prawda, więc to też mówi o tym, że to nie jest tak, że nikt w żaden sposób nie próbował podejmować aktywności, inicjować działań po to, aby te nasze historie były lepiej słyszalne. Kolejny przykład to przykład też z lat powojennych, 1956 rok dokładnie i opowiem krótko o sprawie, którą opisał New York Times w 2000 roku. Właśnie przybliżając historię kobiety romskiej, która w 1956 roku wniosła roszczenie o odszkodowanie do sądu stanowego w Nadrenii Północnej, utrzymując, że powodem jej deportacji przez nazistów w latach 40., w 40 roku były prześladowania rasowe. Sąd stanowy uwzględnił wówczas roszczenia kobiety, natomiast zostały one odrzucone przez niemiecki Sąd Najwyższy. Argument, który wówczas podano, był taki, że tak naprawdę te prześladowania nie miały żadnej podstawy rasowej, tylko te deportacje miały tak naprawdę na uwadze zachowanie bezpieczeństwa narodowego, jakiejś higieny społecznej, że tutaj Romowie byli uznawani za osoby aspołeczne, tak też były oznaczane, prawda, choćby w Muzeum Auschwitz, ale nie tylko. Więc tutaj bardzo różne argumenty się pojawiały, umniejszające właśnie ten rasowy aspekt związany z prześladowaniami. Kobieta się nie poddała. 7 lat później Federalny Trybunał Sprawiedliwości zmienił swoje wcześniejsze stanowisko i stwierdzono wówczas, że podstawą prześladowań rasowych Romów i Sinti był wydany przez Heinricha Himmlera dekret o walce z plagą cygańską, zgodnie z którą uregulowanie tak zwanej kwestii cygańskiej, tak wówczas to określano, opierało się także na kryteriach rasowych. Chcę powiedzieć, że takie przekonanie, że to aspołeczność, kryminogenność Romów, niedostosowanie Romów było powodem ich prześladowania, zyskało bardzo szeroką akceptację niektórych urzędników, prawników, a także sędziów niemieckich, ale także uczonych, wśród uczonych, którzy zajmują się tematem zagłady i Holokaustu, także współcześnie. To między innymi dlatego temat związany z zagładą Romów znalazł swoje miejsce w badania nad Holokaustem i zagładą dopiero około 40 lat po wojnie. Co więcej, dodam mały przypis, że to wykluczenie Romów z debaty dotyczącej najbardziej tragicznego okresu spowodowało, że tylko niewielki procent z kilkudziesięciu, chyba 60 miliardów dolarów wypłacone przez niemiecki rząd ofiarom Holokaustu trafił do Romów. Romowie i w ogóle te zbrodnie były, tak jak powiedziałam, umniejszane, marginalnie traktowane.
zablokowane, co bardzo utrudniało prowadzenie jakichkolwiek procesów, czy już w ogóle edukacji, prawda, czy budowania narracji, ponieważ właśnie to były historie niesłyszalne, co innego było ważne. Władza i pozycja społeczna, jeżeli chodzi o to, którą historię słyszymy bardziej, ma tutaj i w tym wypadku miała naprawdę ogromne, a powiedziałabym decydujące znaczenie. Nikt nie uznał, żadne państwo nie uznało zagłady Romów. Republika Federalna Niemiec zrobiła to wiele dekad po wojnie. A jak to się stało? Jak do tego doszło? To nie było tak, że to było piękne przebudzenie. Otóż nagle powinniśmy zadośćuczynić, bo taki mamy moralno-etyczny obowiązek. Nie, nie, nie. Do tego doprowadził szereg różnych działań, oczywiście Romów i nie Romów, ale ja chciałabym wspomnieć Państwu i opowiedzieć o tych, których autorami i autorkami byli Romowie. Zaraz po wojnie, to tutaj też mówię o takich próbach pierwszej aktywności, mobilizacji też Romów, podjęło dwóch braci, Oskar i Vincent Droze w Republice Federalnej Niemiec, którzy próbowali za pomocą prywatnego detektywa wytropić Roberta Rittera. Wszystkie te próby skończyły się fiaskiem, ale chcę też powiedzieć, że z czym to się wiązało, bo te historie wśród niemieckich Sintów, podobnie jak wśród polskich Romów, szczególnie w tym czasie, no nie było rodziny, która nie doświadczyła deportacji, gett. Romowie w Polsce byli w gettach żydowskich, między innymi w getcie warszawskim. Nie było rodziny, która nie doświadczyła pozaobozowej eksterminacji, sterylizacji, ukrywania się, prześladowań i tak dalej. Taki to był czas. Więc to poczucie odpowiedzialności, poczucie krzywdy, ale też takie poczucie, że musimy zrobić wszystko, żebyśmy zostali sprawiedliwie potraktowani, było bardzo ważnym motorem napędowym, zakładam, dla tych działań. Ale nie chcę też umniejszać tego, co jeszcze było związane z sytuacją taką prawną i polityczną w tym okresie powojennym. Otóż nikt nie został osądzony. Nikt. Ani Robert Ritter, ani Mengele. Prawda? W ogóle oprawcy, oczywiście Mengele nie został osądzony w ogóle, ponieważ uciekł, ale Robert Ritter, który był szefem badania Instytutu Centrum Badań nad Higieną Rasową, który działał przy Ministerstwie Rzeszy. On był ordynatorem szpitala, w okresie powojennym i miał bardzo udaną karierę w zasadzie do końca życia. To on podpisywał dokumenty do Auschwitz, to on zajmował się badaniami antropometrycznymi i innymi rasowymi, które były prowadzone na romskiej społeczności. Asystowała mu Ewa Justin, która badała, antropolożka, która też badała, robiła badania wśród romskich dzieci w sierocińcach. Wszystkie dzieci, które badała, trafiły do Auschwitz i zginęły w komorach gazowych. Ona do lat 60. odnosiła sukcesy jako psycholożka dziecięca, bardzo znana zresztą i popularna. Więc to poczucie niesprawiedliwości i krzywdy to jedno, ale też chcę zwrócić uwagę na poczucie strachu, ponieważ kiedy po drugiej stronie biurka albo barykady, że tak powiem, jest osoba, która rzekomo ma pomóc, a jest twoim oprawcą, to po prostu traci się zaufanie nie tylko do instytucji, ale też do tego, czy rzeczywiście te działania warto podejmować. Takie działania antyromskie w tym okresie powojennym, one się nie skończyły, one były dalej kontynuowane. Brak rozpoznania tego, co się stało, brak rozpoznania, uznania tych zbrodni przesuwał pewne granice i był w pewnym sensie przyzwoleniem na to, aby te procesy kontynuować. Tak też się działo. Oskarowi i Vincentowi się nie udało, nie mieli żadnej siły przebicia, nie byli widoczni i w końcu dołączył do nich Roman Rose, znany dzisiaj bardzo romski działacz, aktywista, szef jednej z niemieckich organizacji Romów i Sinti w Heidelbergu. Całe swoje życie poświęcił temu tematowi, też kilkanaście osób z jego rodziny, także najbliższe osoby zostały zamordowane, między innymi w Auschwitz. I on podjął się pewnego działania, które zwróciło uwagę opinii publicznej na to, czego doświadczali Romowie. Otóż w 80 roku zorganizował strajk głodowy w byłym obozie Dachau. Pewnie ten temat nie przyciągnąłby aż tak dużej uwagi, chociaż w tym okresie w Niemczech był temat wciąż żywy, zresztą także współcześnie, ale w tym strajku głodowym brało udział 12 czy 13 osób, wśród nich były osoby, które przeżyły
koszmar obozów. Trudno więc było ten temat pominąć, trudno więc było nie interesować się tym tematem, mówię tutaj oczywiście o opinii publicznej. I drugim bardzo wydarzeniem był strajk czy okupacja piwnicy w Archiwum Uniwersytetu w Tybindze, w której przechowywano 20 tysięcy sporządzonych przez nazistowską stację eugenicznych i kryminalnych badań biologicznych, tak zwanych raportów rasowych. Więc tam były wszystkie dowody. Ale proszę sobie wyobrazić, że aż do tego czasu, mówimy tutaj o 81 roku, żadna osoba pochodzenia romskiego nie otrzymała zgody na otrzymanie kopii dokumentów z tego archiwum. Po prostu nie mieli do niego dostępu. Ta okupacja przyniosła... Okupacja tych piwnic, przepraszam, przyniosła pewien taki aspekt pozytywny, natomiast jak się okazało, przede wszystkim w postaci przyciągnięcia uwagi opinii publicznej, no ale jak się okazało, po otwarciu archiwów tych dokumentów, o których wspomniałam, najważniejszych dokumentów, po prostu już nie było. To się przyczyniło do tego, że trudno już było ignorować historię Romów i Sinti. I właśnie w 1982 roku Republika Federalna Niemiec jako pierwszy kraj uznała zagładę Romów podczas II wojny światowej. Dodam, że Polska zrobiła to w 2011, a Parlament Europejski w 2015. Długo, ale to bardzo długo, musieliśmy czekać na tę sprawiedliwość. I nie mogę chyba pogodzić się z tym, że wielu z nich jej po prostu nie doczekało. Mówię szczególnie o tych, którzy przeżyli koszmar wojny i którzy nie doczekali się godnego miejsca nawet wśród ofiar. Kwestia uchodźstwa, ja nie wiem, czy ja już przekroczyłam czas? Już przekroczyłam czas. Jak ja mam teraz to zrobić, żeby jeszcze opowiedzieć o wojnie w Ukrainie chyba? Proszę? Cię zapytam o to. Dobrze, to w takim razie ja bardzo Państwa przepraszam, bo wyczerpałam temat, ale chyba aż nadto. Mam nadzieję, że nie Państwa i mam nadzieję także, że będzie jeszcze chwila na to, by podczas dyskusji połączyć wątek ukraiński i wątek II wojny światowej w kontekście właśnie statusu uchodźstwa i też wsparcia dla romskiej społeczności. Bardzo dziękuję za uwagę i liczę na owocną dyskusję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do dyskusji. Ja może pozwolę sobie zadać po jednym pytaniu do naszych gościń, a potem już przekazujemy mikrofon Państwu, także proszę pomyślcie o pytaniach. So maybe first, Bojana, I was listening to your presentation about these different approaches to Gavrilo Princip and assassination. So this my recent visit to Sarajevo, I remember in the reconstructed city hall. Pamiętam, że jak byłam w ratuszu w Sarajewie teraz, to tam jest taka instalacja, gdzie pomniki właśnie pary książęcej, Ferdynanda i Zofii, są tam ustawione, właśnie były w ratuszu i też bardzo wiele turystów tam się zjawia na tym miejscu zamachu. I tak się zastanawiam, myśląc o Sarajewie, o Bośni i Hercegowinie, o podziałach, jakie tam panują. Czy są jakieś teraz może mity nowe bośniackie, które się rodzą na temat Gavrilo Principa i jego czynu? Czy on ma teraz to miejsce w Panteonie? Czy może Franciszek Ferdynand jest bohaterem dnia i to właśnie ta przeszłość habsburska, austriacko-węgierska wysuwa się na pierwszy plan, jeśli chodzi o budowanie współczesnej tożsamości Bośni i Hercegowiny. I czy da się taką wspólną tożsamość wykuć w kraju, który jednak wciąż boryka się z powojenną traumą? Tam wciąż są jeszcze ślady po bombach, po strzałach, po granatach i cmentarze z tej ostatniej wojny. Dziękuję za te wszystkie pytania. To miejsce, to muzeum rzeczywiście jest bardzo popularne. Właściwie wszyscy turyści w Tarajewie się tam pojawiają prędzej czy później. Taka jest prawda. Natomiast kto jest w tej chwili głównym bohaterem? Wciąż Gavrilo Princip, nie Franciszek Ferdynand. Nie dziedzic tronu, ponieważ Imperium Austro-Węgierskie jest uważane za okupanta. Taką rolę dajemy w naszej historii. Po tych 5 stuleciach pod władzą turecką, to oni zastąpili to Imperium Otomańskie zamiast Turków Austro-Węgrzy. Mamy 3 wyznania: katolicy, prawosławni i muzułmanie. I pod koniec XIX wieku też tak było rozwikłane narodowości: Serbowie i Chorwaci.
nie Bośniacy, przepraszam, Serbowie i Chorwaci, którzy pochodzili z różnych wyznań. Natomiast dzisiaj, po tej wojnie lat 90. mamy trzy narodowości, czyli Serbowie, Chorwaci i jeszcze Bośniacy. I trzy wyznania, tak jak 100 lat temu. Pomimo tego, że mamy też mniejszość żydowską i inne mniejszości. No ale mówiąc o tej wspólnej tożsamości, nie ma mowy. Ta wspólna tożsamość nie istnieje. Coś takiego u nas nie występuje. W tej chwili wszystko, można powiedzieć, że każdy naród, każda etnia buduje własne mury. I nie da się zburzyć muru, jeśli ktoś, kto za tym murem stoi, wciąż ten mur odbudowuje. Dam Państwu jeden przykład, dobrze? Tuż przed tą prezentacją dowiedziałam się o tym, jestem tak wstrząśnięta, nawet nie wiem, co powiedzieć. Otóż stowarzyszenie, w którym pracuję jako wolontariuszka, czyli Stowarzyszenie Nauczycieli Historii, chcieliśmy zorganizować coś dla przyszłych nauczycieli, czy dla osób, które w tej chwili są na akademiach pedagogicznych, uczą się na nauczycieli, i zaprosić ich chcieliśmy do czterech głównych miast, i żeby porozmawiać o tym, jak ważna jest metodyka nauczania historii, bo metodyka daje nauczycielowi gotowość, żeby stanąć przed uczniami w klasie i być nauczycielem z prawdziwego zdarzenia. I zwłaszcza w edukacji są nowe metody, wszystko się zmienia i okazało się, że na jednej uczelni nie było ani jednego zainteresowanego studenta czy studentki, czymś takim. Dla mnie to ukryte przesłanie jest takie, że oni nie chcą jechać do tego drugiego miasta, nie chcą się jakby mieszać z innymi, nie chcą być z nimi w jednym pokoju czy w jednej sali. Młodzi ludzie, jak Avril Princip, 19, 20, 21 lat, naprawdę, max 21 lat. I zobaczcie Państwo, jak głęboko to sięga. Martwię się o przyszłość, bo jeśli to ci młodzi, to kolejne pokolenie nie czują potrzeby, żeby chociaż porozmawiać o tych wspólnych tematach, to dokąd nas to doprowadzi? To jest tragedia dla społeczeństwa. Ale tak, to jest w tej chwili. Wspólna tożsamość jest czymś, do czego nam jest bardzo daleko. Dziękuję za pytanie. Dziękuję również. Trochę właśnie nawiązać to, co nie zdążyłaś powiedzieć. Teraz po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę do Polski przyjechało, z tego co nawet sama mówiłaś, około 50 tysięcy osób, które są Romów z Ukrainy, którzy właśnie też w tym twoja organizacja, którym pomaga. I chciałam trochę w kontekście tego, co mówiłaś, na ile też wśród nich, czy w ogóle pytanie o historię, o tą traumę, która była też związana z II wojną światową, czy jest to obecne, czy też oni przez to, że wtedy część z nich pewnie było w Związku Radzieckim i mogli jakby uciec trochę razem z ludźmi, którzy uciekali, Żydami, którzy się uratowali dzięki temu, że wyjechali w tył Związku Radzieckiego. Na ile to jest, ja rozumiem, że to jest inna historia trochę niż historia na przykład Romów w Polsce, ale na ile ty możesz powiedzieć o tych różnicach, albo na ile ta historia jest ważna też dla Romów, którzy przyjechali z Ukrainy? Dziękuję za to pytanie i za szansę jeszcze kontynuowania wątku, którego nie udało mi się skończyć. Trudno powiedzieć, ilu Romów tak naprawdę przyjechało, czy to jest 50 czy 70 tysięcy. Wiemy, że około 400 tysięcy, a może i nawet więcej. Niektóre organizacje mówią, że nawet 500 000 Romów mieszkało w Ukrainie przed tą pełnoskalową wojną, która rozpoczęła się w lutym ubiegłego roku. Więc to są duże społeczności i to są Ukraińcy i Ukrainki, którzy uciekają przed tą samą wojną. Natomiast w jaki sposób też ta historia nakłada się na różne inne historie, których doświadczały osoby z naszej społeczności, trudno powiedzieć, dlatego że badania, które dotyczą międzypokoleniowej traumy, one nie były prowadzone w kontekście Romów. One były prowadzone w kontekście żydowskich ofiar Holokaustu. Znamy też badania o międzypokoleniowej traumie, które dotyczą społeczności Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, prawda, którzy doświadczyli niewolnictwa i tak dalej. Więc to tutaj, jeżeli chodzi o Romów, to nie mam danych, na które mogę się powołać.
powołać. Natomiast na pewno jest pewien taki wspólny mianownik, który łączy te historie. I historię II wojny światowej, historię w Ukrainie, wojny w Ukrainie, ale też historię choćby wojny na Bałkanach. To traktowanie Romów jako ofiary albo uchodźcy drugiej kategorii. To odmawianie im statusu i podważanie statusu uchodźcy. Ja dzisiaj, proszę Państwa, współcześnie, tak, no, tak jak powiedziałaś, wspieramy w Fundacji W Stronę Dialogu osoby pochodzenia romskiego. Stworzyliśmy w Warszawie Centrum Społeczności Romskiej. Pierwsze tego typu miejsce na pewno na mapie Warszawy, a pewnie i na mapie Polski. Serdecznie Państwa zapraszam, bo dużo ciekawych rzeczy u nas się dzieje i są one inicjowane także przez naszą społeczność. Ale byłam, czy uczestniczyłam w wielu rozmowach, w których... I do dzisiaj, to mnie szokuje po prostu, kiedy obserwuję, jak normalizuje się kwestie związane z dyskryminacją, nierównym traktowaniem Romów. Otóż znormalizowana jest dyskusja na temat tego, czy my w ogóle Romów chcemy przyjmować do pewnych miejsc zbiorowego zakwaterowania, czy nie. W ogóle że ta dyskusja się toczy, jest też dowodem na to, że no nie wiem, albo ktoś nie zna prawa, prawda, które stanowi o tym, że te osoby, które uciekają przed wojną, powinny otrzymać schronienie i wśród nich są osoby, albo no nie potrafię podać innego powodu, a może potrafię, ale jakoś nie ma potrzeby, żeby to tutaj robić. Z drugiej strony właśnie w taki sposób wprost mówi się, że właśnie to są albo kryminaliści, albo jakieś, prawda, jacyś oszuści, szajka złodziei. W związku z tym niech oni będą przed drzwiami, bo ich tutaj nie wpuszczamy. I wszyscy o tym wiedzą, nikt nie reaguje. W tym sensie mówię o normalizacji. Ale też proszę mi uwierzyć, że rozmawiałam z wieloma osobami, które też podejmują decyzje, także decyzje w tym kraju, które zadawały mi pytanie zupełnie szczerze i na poważnie. Dlaczego właściwie Romowie są tacy nieszczęśliwi, przyjeżdżając tutaj z Ukrainy? Jakby pominę aspekt wojny, tak? No w ogóle pytanie absurdalne. Ale co szło dalej w tym pytaniu, to, że no przecież są nomadami. Bo przecież jak jesteście nomadami, to wam jest wszystko jedno, czy mieszkacie w Polsce, czy w Ukrainie, tak? Trudno komentować tego typu narracje, trudno się z nimi mierzyć, natomiast nie ma wątpliwości, że to właśnie traktowanie tych ludzi jako ludzi, którzy są jakąś inną kategorią ludzi, jest faktem. Nie wpuszczanie Romów do ośrodków, bardzo takie też pełne mowy nienawiści określenia, dyskryminujące stwierdzenia także o tym, że jesteśmy brudni, mamy wszy, bakterie i zagrażamy jakiejś stabilizacji. To są rzeczy, z którymi konfrontowaliśmy się w czasie, kiedy obserwowaliśmy piękną solidarność i prawdziwą solidarność polskiego społeczeństwa ze społeczeństwem, z ludźmi, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie. Jestem z tego bardzo dumna. Z drugiej strony mam też takie poczucie, że to nie była nasza i moja historia. Gdyby nie Romowie, gdyby nie nasza społeczność, wiele tych osób byłoby w kryzysie bezdomności. Być może powstałyby jakieś prowizoryczne, nieformalne osady, bo przecież musieliby gdzieś znaleźć schronienie. Oni po prostu nie byli wpuszczani, mając bardzo często dokumenty, te drzwi dla nich były zamknięte i ja nie jedną noc spędziłam z kobietami przed drzwiami miejsca zbiorowego zakwaterowania w Warszawie. Także nie mówię o rzeczach, które zasłyszałam, a których doświadczały osoby, które dzisiaj są w naszej fundacji, ale też które sama widziałam na oczy, będąc w niejednej interwencji na początku tej wojny, bo taka była potrzeba, bo już kończę, Polacy i Polki pomagali Ukraińcom i Ukrainkom, a Romowie i Romki pomagali Romom. Tylko my, mając tylko organizacje pozarządowe, nie mając politycznej reprezentacji, nie mając budżetów, jesteśmy słabsi. A ta słabość oznacza także to, że ta nasza historia nie była słyszana, nie była widziana. My nie byliśmy ofiarami. Jaki jest tego efekt? Mówimy o tych traumach i tak dalej. Ja mogę powiedzieć o swoim przykładzie. Złość. Złość, smutek, rozczarowanie, ale z drugiej strony też ogromna mobilizacja i potrzeba działania, potrzeba jakby tego, żeby zrobić jeszcze więcej i żeby przebić kolejny mur. Natomiast muszę powiedzieć Państwu, że jest to bardzo, bardzo męczące. Dziękuję, Joanno. Ja w ogóle życzę powodzenia i twoja siła jest bardzo duża w przebijaniu tych murów, także wam bardzo kibicuję i zawsze wspieramy i wspieram też osobiście. Ja zapraszam Państwa do zadawania pytań. Mamy tak wspaniałe prelegentki i warto na pewno dopytać ich o ich prezentację. Tutaj widzę pierwszą osobę. Drugi rząd.
Ja mam najpierw pytanie do pani Blagojewicz. Mianowicie, jakiego, nie wiem jak to nazwać, narodowości rodzice byli, kim byli rodzice zamachowca? Czy to byli Serbowie, czy to byli Chorwaci? Bo jak wiemy, ten problem to jest nasz ogólny problem cały czas, tak? To mimo stuleci cały czas no, to jest ważne. Yes, thank you for the question. Gavrilo Princip himself is... Sam Gavrilo Princip pochodził z rodziny serbskiej, prawosławnej, ale pozostali w jego grupie. Wszystkich było dziewięciu. Ale pochodzili z różnych grup narodowych. Pierwszy zamachowiec był muzułmaninem, drugi prawosławnym. Byli też Chorwaci w tej grupie. I przygotowując się do prezentacji, przeczytałam artykuły w czasopismach na ten temat. I w 1930 roku, kiedy umieszczono pierwszą tablicę pamiątkową, ktoś powiedział, no potrzebujemy jeszcze tylko Żyda. Więc ktoś przeprowadził kwerendę i dowiedział się, że w dzienniku ukazał się artykuł napisany przez niejakiego Koena, więc znalazł się i Żyd. Na początku Młoda Bośnia, ten ruch, skupiał wszystkie trzy wyznania w kraju, te osoby walczyły o jedność południowych Słowian. Mam do pani Joanny. Z tego co wiem, to zaraz po wojnie, przez długie lata, nawet chyba mojej młodości również, bo pochodzę z Włocławka, jest tam duża społeczność romska, odmawiano Romom obywatelstwa, możliwości osadzenia się, już nie mówię o tym, że z tradycji byli nomadami, ale odmawiano takich normalnych warunków życia, tak to nazwę. Nie znam historii z Włocławka, musiałabym poznać więcej szczegółów, natomiast jakoś to nie budzi wielkiego mojego zaskoczenia, to o czym pani mówi, może oburzenie wciąż powinno, bo nie powinniśmy się do tego przyzwyczajać, ale to są historie dla mnie codzienne. To znaczy ja jestem, i my w fundacji praktycznie nie ma dnia, żebyśmy nie byli informowani o różnych wydarzeniach, które mają miejsce na terenie naszego kraju, które dotyczą także obywateli i obywatelek Polski, dotyczą przymusowych przesiedleń, ale też dotyczą właśnie w kontekście uchodźców choćby łamania prawa, zwyczajnie łamania prawa, bo ja już powiedziałam tutaj o kilku przykładach, ale dzisiaj chcę też powiedzieć, że taką bardzo niepokojącą i niebezpieczną tendencją, którą obserwujemy w takich nasilonych, w takim nasilonym dzisiaj procesie, jest wypychanie romskich uchodźców poza miasta. Zamykanie ich w ośrodkach, zamykanie to nie jest właściwe słowo, proszę im wybaczyć, umieszczanie ich w ośrodkach segregowanych, takie miejsca mamy w Polsce. Jedno z takich miejsc ku mojemu przerażeniu znajduje się w lesie i to są z dala od transportu publicznego, ale chcę powiedzieć, że przynajmniej w kilku miejscach w Polsce dzieci romskie z Ukrainy nie mają dostępu do edukacji. Albo nie mają dostępu do transportu i to powoduje komplikacje, albo jest takie jedno miejsce bardzo niedaleko Warszawy. Proszę mi wybaczyć, nie będę wspominać miejscowości, bo liczę, że uda nam się to pozytywnie i bez ingerencji prawników jakoś tę sprawę rozwiązać, bo zawsze staramy się budować dialog. Ale rodzice polskich dzieci, nieromskich dzieci złożyli petycję, że będą protestować i chcieli wyrazić swoją niezgodę na to, żeby romskie dzieci z Ukrainy dołączyły do tej szkoły. W związku z tym po prostu te dzieci nie chodzą do szkoły. I jest jakaś zgoda, przyzwolenie, no bo przecież ich tam nie chcą, więc no po co się tutaj konfliktować albo cokolwiek robić, tak? My działamy i staramy się zapobiegać takim sytuacjom, bo przecież to chodzi o nasze kolejne pokolenia, a ileż można odpowiadać na pytanie, a dlaczego wy nie jesteście wyedukowani, a dlaczego wy nie robicie tego, a dlaczego z wami się tak trudno pracuje? Ja dzisiaj coraz częściej, coraz chętniej odpowiadam, to nie jest pytanie do mnie, to nie jest historia o Romach,
To jest także historia o większości, wśród której żyjemy. Dlaczego tak jest, że godzimy się na to, aby pełne dyskryminujących, rasistowskich często przepisów po prostu coraz bardziej, coraz głębiej zagnieżdżały się także w naszej polskiej rzeczywistości? O wielu przykładach bardzo smutnych dzisiaj, o które wymieniałam tutaj, jeżeli chodzi o sposób traktowania Romów, tak jak wspomniałam, ja nie mówiłam o przeszłości. Ja mówiłam o czasach obecnych. Dziękuję, Joanno. Czy mamy chyba czas jeszcze na jedno pytanie, niestety, także kto by... Tak, tam wysoko, tak? Wyżej, tak, tak. Ja mam pytanie do pani Blagojewicz, ponieważ ja jestem człowiekiem, który pamięta Jugosławię, pamięta ludzi, którzy tam żyli, więc pytam może w ten sposób. Ci ludzie żyli tam powiedzmy jedno, dwa pokolenia razem. Jakie czynniki zadecydowały o tym, że doszło do tego, do czego doszło, czyli do wojny w zasadzie w granicach dawnej Jugosławii? That's the million-dollar question. To jest pytanie to be honest, I think that the crisis that myślę, że happened kryzys, during the 80s, który nastąpił w latach 80. XX wieku, tak naprawdę wiązał się, czy też łączył się z kryzysem gospodarczym w kraju. Wszystkie kwestie nierozwiązane na poziomie narodowym, krajowym, nierozwiązane od pierwszej Jugosławii, były zamiatane pod dywan. Potem była socjalistyczna Jugosławia, komunizm, który głosił braterstwo i jedność. I to napędzało te rzeczy. Wszelkie ruchy nacjonalistyczne, narodowe były zabronione. A kiedy państwo nie było już tak silne, te ruchy narodowe zaczęły się pojawiać. Najpierw w literaturze. I myślę, że nie ma takich badań w żadnym kraju byłej Jugosławii na temat tego, jaka była rola pisarzy, poetów w tym powrocie nacjonalizmów. Pamiętam, że w latach 80. czytałam powieści, które były bardzo popularne, które opisywały relacje między Serbami i Albańczykami w Kosowie. Wtedy dopiero po raz pierwszy usłyszało o tym szerokie społeczeństwo. No i wtedy się zaczęło, więc te problemy się jakby skomasowały. Była też rola społeczności międzynarodowej. Na początku lat 90. było zaproszenie dla Jugosławii, aby ta przyłączyła się do Unii Europejskiej, a ogólna polityka była taka, że nagle Niemcy postanowiły uznać i wesprzeć niezależną Chorwację, Chorwatów. To też był jeden czynnik, ale oprócz tego nie było wspólnej woli, żeby żyć razem. Nawet dziś wśród pokolenia moich rodziców okres Jugosławii, Jugosławia postrzegana jest jako te stare, dobre czasy. Wtedy wszyscy mieli zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia, dobrą pracę, dobre życie, ale 30 lat później no, nie było już tak różowo, pojawiło się rozczarowanie. I powiedziałabym, że obecnie w edukacji w każdym z krajów byłej Jugosławii chodzi o wychowanie dobrych patriotów, a edukacja i historia jako przedmiot szkolny jest to jeden z najważniejszych przedmiotów. Więc nie chodzi o to, czy edukujemy nasze dzieci, by myślały krytycznie, uczymy krytycznego myślenia, dajemy umiejętności. Chcę się kształtować dobrych, patriotycznych obywateli. O to dzisiaj chodzi w edukacji. Mam nadzieję, że to jakoś w jakiś sposób
odniosło się do pytania. To bardzo złożona kwestia. Dziękuję bardzo. Przypominam, naszymi gościniami była Bojana Dujkowicz-Blagijewicz oraz Joanna Talewicz. I bardzo dziękuję Wam za te z różnych kontekstów, ale bardzo ważne wypowiedzi i też od siebie może dodam, że chcemy, nie chcemy, jesteśmy formowani przez historię. Nawet jeżeli tą historię, która jest napisana czy nie napisana, przekazywana, myślę, że każdego z nas jest zadanie walczyć z tym, żeby ta historia jednak była narzędziem, żeby urównoprawniać, pokazywać tych, którzy byli przemilczowani, dyskryminowani. I niestety zawsze będzie historia narzędziem polityków i tych niestety niedobrych, którzy będą wykorzystywać ją jako broń i dalej wykorzystują. I bardzo ważne jednak dla nas jest... I my akurat jako Ukraińcy bardzo aktywnie tego też doświadczamy, jak historia jest wykorzystywana i przedstawiana przeciwko nam, przeciwko krajowi i wykorzystywana w tej wojnie. Także bardzo jest ważny jednak głos tych, którzy są poszkodowani, przemilczywani i wykorzystywani też. Także mamy nadzieję, że my jako społeczeństwo obywatelskie będziemy przy temu przeciwdziałać. Dziękuję bardzo jeszcze raz za waszą obecność i dziękuję naszym gościniom. Tak, bardzo wam dziękujemy. Ja przepraszam, bo ja się wstydziłam podnieść rękę, ale jednak chciałam dopytać, bo aż nie mogłam usiedzieć, kiedy Joanna opowiadałaś te wszystkie rzeczy i tak właśnie w perspektywie tego obywatelskiego obowiązku i tego, co możemy robić jako ludzie, a nie instytucje. Jak ty widzisz, co właśnie my moglibyśmy zrobić, jak moglibyśmy się dołączyć, żeby to wszystko, o czym opowiadałaś, no, zmieniło jakoś perspektywę, czy weszło do narracji takiej, którą nazywa się narracją powszechną, popularną? Dziękuję za to pytanie i muszę powiedzieć, że to się dzieje, czego dowodem jest moja obecność tutaj. Wspominam o tym, bo takim moim celem i ambicją i życiową misją, ale też organizacji, którą reprezentuję i wielu aktywistów i aktywistek romskich, które z nami, które aktywnie działają, jest to, żeby z tym tematem romskim nie zagnieżdżać się tylko w tak zwanej bańce romskiej, czyli żeby wychodzić do mainstreamu, żeby przebijać ściany i mury, żeby dyskusja o Romach była widzialna w takich dyskusjach, które dotyczą tematów dzisiaj bardzo ważnych dla nas wszystkich tematów, które wychodzą z niszy. Prawa człowieka, demokracja, właśnie różne aspekty historyczne, kapitalizm, to migracje, uchodźstwo, to są tematy, które dotyczą także nas. My jesteśmy częścią tej dyskusji, więc ja bym chciała, żebyśmy byli bardziej widzialni, żebyśmy byli traktowani jako partnerzy w takich dyskusjach, bo naprawdę wśród nas nie brakuje osób przygotowanych do tego, by różne działania podejmować i żebyśmy właśnie przebijali wspólnie te ściany. Ja chcę też Państwu powiedzieć, że bez Waszej pomocy wielu tych ścian po prostu nie udałoby się przebić. Teraz jeszcze bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy Pani Mirosławie za moderowanie tej sesji. Krótka przerwa nas czeka do godziny 17. Wtedy odbędzie się tutaj dyskusja panelowa. No właśnie, a propos tej dyskusji, to chciałam przypomnieć, że zmienił się nam skład panelistów. No już Pan Dyrektor wspominał o tym, że no żyjemy w czasie teraźniejszym i w związku z atakiem terrorystów spod znaku Hamasu na Izrael i zawieszeniem w konsekwencji także połączeń lotniczych, co wydaje się jakimś no oczywiście z naszej perspektywy jest to istotne w tym kontekście, że profesor Avishai Margalit nie będzie w stanie wziąć udziału w debacie, więc nie będzie obecny dzisiaj. Natomiast wszystkie pozostałe uczestniczki będą i będzie też Matan Szefi, który jest badaczem genealogii żydowskiej w Muzeum Polin. Pracuje tutaj jako kierownik sekcji informacji historycznej w dziale upowszechniania zbiorów cyfrowych. Matan wychował się w Jerozolimie, mieszka w Warszawie, tutaj mieszka z żoną i z dwójką dzieci, więc on do tej sesji dyskusyjnej dołącza. Spotykamy się o godzinie 17. Jeszcze raz Wam dziękuję.